Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek poniedziałkowy, pierwszy w tym tygodniu, poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek podsumowanie krótkiej ostatniej sesji piątkowej. W piątek minimalne wzrosty amerykańskich indeksów. Dow Jones zyskał 0,24%, S&P 500 wzrósł o 0,20% i Nasdaq też minimalny wzrost o 0,21%. Spokojne zamknięcie ubiegłego tygodnia, a przed nami sesja poniedziałkowa, pierwsza w tym tygodniu. Przed startem nie widzimy większych zmian na rynku kontraktów terminowych. Kontrakty na Dow Jones pozostają na praktycznie tym samym poziomie. Futuresy na S&P 500 rosną o zaledwie 0,10%. W kalendarium makroekonomicznym w tym tygodniu nie mamy jakoś specjalnie dużo tych publikacji makroekonomicznych, ale za to czeka nas sporo wystąpień członków Fed, które na pewno będą uważnie śledzone przez inwestorów, bo coraz bliżej wrzesień, a tym samym coraz bliżej to posiedzenie Fed, na którym rynek spodziewa się, że zobaczymy pierwsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj wystąpienie członka zarządu Fed, Christophera Wallera. Oprócz tego brak jakichś szczególnie istotnych publikacji makroekonomicznych. Jutro natomiast czekają nas dwa wystąpienia członków Fed. Wieczorem wystąpienie Rafaela Bostika, szefa Fed z Atlanty, i godzinę po nim wystąpienie członka zarządu Fed Michaela Barra. Najważniejszą publikacją tego tygodnia będzie protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. Ten ukaże się w środę, a takim drugim też bardzo ważnym wydarzeniem będzie wystąpienie prezesa Jeroma Powella. Wystąpienie Powella jest zaplanowane natomiast dopiero na piątek na godzinę 16. I to takie najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Jeszcze w czwartek pominęliśmy. W czwartek będziemy mieli publikację indeksów. Oczywiście cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, ale też publikacje wstępnych odczytów indeksów PMI dla przemysłu i dla usług za miesiąc sierpień. I to tyle, jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne na ten tydzień. Myślę, że i oczywiście też w tym tygodniu sympozjum w Jackson Hole, to też warto odnotować. To tyle, myślę, że możemy przejść do spółek. I pierwsza spółka na dzisiaj, JD.com. Zysk JD.com za drugi kwartał wyraźnie przekroczył oczekiwania rynku, a przychody wypadły minimalnie poniżej oczekiwań. Spółka w reakcji na obecne otoczenie rynkowe koncentruje się na utrzymywaniu relatywnie niskich cen. Sentyment konsumentów w Chinach jest, można powiedzieć, słaby i podchodzą oni zachowawczo do wydatków. CEO Sandy Xu poinformowała, że JD.com dalej będzie stosował strategię niskich cen, aby wyróżniać się na tle konkurencji na tym chińskim rynku e-commerce. Całkowite przychody JD.com w drugim kwartale wzrosły minimalnie o 1,2% do 291,4 miliardów juanów. Troszeczkę poniżej oczekiwań. Rynek spodziewał się 292,9 miliarda juanów. Zysk na akcję wzrósł o prawie 74% do 9,36 juanów. Rynek szacował trochę ponad 6 juanów na akcję. Wyniki spółki zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów i jej akcje wzrosły w piątek o niecałe 8,5%. Rekomendacje dla JD.com. 38 rekomendacji kupna, 8 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka, Mastercard. Mastercard poinformował o redukcji zatrudnienia, która wyniesie około 3% globalnej siły roboczej spółki. Zwolnienia są częścią planu reorganizacji spółki zapowiedzianego kilka miesięcy temu. Plan ma sprawić, że Mastercard będzie w większym stopniu skoncentrowane na swojej podstawowej działalności. Redukcja etatów dotknie około 1000 pracowników. Na koniec 2023 roku spółka zatrudniała 33,4 tysiące osób. Większość tych zwolnień zostanie przeprowadzona w trzecim kwartale. Rzecznik Mastercard oznajmił też, że spółka zamierza przekierować zasoby do obszarów o największym potencjale wzrostowym. Uwzględnia to m.in. ekspansję na nowe rynki i też wsparcie biznesu zajmującego się zwalczaniem oszustw.
Rekomendacje dla Mastercard. 43 rekomendacje kupna, 5 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, Texas Instruments. Amerykański producent półprzewodników poinformował, że otrzyma 1,6 miliarda dolarów dofinansowania od Departamentu Handlu USA. Środki będą przeznaczone na budowę 3 nowych zakładów. Spółka otrzyma wsparcie w ramach umowy Chips and Science Act, która ma na celu zwiększenie krajowej produkcji układów scalonych. Dofinansowanie umożliwi Texas Instruments budowę 2 fabryk w Teksasie i jednej w Utah. Spółka zadeklarowała inwestycje na kwotę ponad 18 miliardów dolarów do 2029 roku. Projekty Texas Instruments stworzą około 2000 nowych miejsc pracy w sektorze produkcyjnym. Spółka spodziewa się też otrzymać od Departamentu Skarbu USA ulgi podatkowe na inwestycje w wysokości od 6 do 8 miliardów dolarów. I rekomendacje dla Texas Instruments. 12 rekomendacji kupna, 21 rekomendacji trzymaj i 6 rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.